Jako lekarz pierwszego kontaktu dobrze wiesz, że Twoja uważna analiza ma ogromny wpływ na zdrowie pacjenta. 3 miliony osób w Polsce choruje na cukrzycę i aż 1 milion chorych nie zdaje sobie z tego sprawy. Najczęstszym przewlekłym powikłaniem cukrzycy jest neuropatia cukrzycowa, która uszkadza nerwy czuciowe, ruchowe oraz układ autonomiczny. Nieleczona neuropatia może m.in. powodować obumarcie nerwów kończyn, powodując stopę cukrzycową, a w konsekwencji doprowadzić do amputacji. Czy Twój pacjent niepewnie się porusza? Odczuwa drętwienie, mrowienie lub pieczenie? Ma trudności w podnoszeniu przedmiotu i utrzymaniu go w rękach? To objawy neuropatii. Jeżeli pacjent nie zgłasza objawów, chorobę można też rozpoznać, wykonując badanie fizykalne przy użyciu monofilamentu, tiptermu lub widełek stroikowych. Zanim Twój pacjent z objawami neuropatii trafi do specjalisty, przepisz lek Tiogamma 600 z aktywnym kwasem alfa-liponowym. Lek Tiogamma 600 jako silny antyoksydant likwiduje stres oksydacyjny, wywołany przez wolne rodniki, skutecznie usuwając je z organizmu. Jest bezpiecznym środkiem w zapobieganiu i leczeniu neuropatii cukrzycowej i należy go przyjmować pół godziny przed posiłkiem. Przy nasilających się objawach Tiogamma Turboset, roztwór do infuzji, daje efekt terapeutyczny już po 4 wlewie. Badania kliniczne potwierdzają, że kwas alfa-liponowy w dawce 600 mg przynosi najlepsze efekty w leczeniu neuropatii i jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów. W krótkim czasie zauważalny też będzie stopniowy zanik dokuczliwych dolegliwości bólowych, pieczenia i parestezji. Zwiększ komfort życia pacjentów z cukrzycą, przepisując lek Tiogamma 600, który przywraca prawidłowe funkcjonowanie nerwów. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca stosowanie kwasu alfa-liponowego w przyczynowym leczeniu neuropatii cukrzycowej. Dowiedz się więcej na www.wrwagpharma.pl.